Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au. Ukośnik Polisz. Witam ponownie na antenie radia SBS Marka Tomalika. Dzień dobry, Marku. Jest mi bardzo miło, że mogę z Tobą jeszcze raz rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Ciebie, witam słuchaczy radia SBS, z którymi już kiedyś rozmawialiśmy. Znaczy, miałem przyjemność. Dawno na... temu rozmawiałeś na pewno, a teraz całkiem niedawno tak. temu. 20 lat temu, pierwszy raz. 20 <grym> lat temu, pierwszy raz na wyprawie z Śladami Strzeleckiego, i teraz po raz drugi, dzięki przyjemności rozmowy z Tobą, drugi raz. Podczas pierwszej rozmowy obiecałeś nam, że opowiesz, ponieważ zbliżałeś się, wybierałeś się do Cape York. I że nam o tym opowiesz, jak ta cała wyprawa wyglądała, jak się udała. Oczywiście jakieś przygody na pewno były, bo przecież taka wyprawa to musi być z przygodami, tak myślę. Także opowiedz nam, jak to się zaczęło i, 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 co, się, i co się wydarzyło. To znaczy, jeszcze wspomnę o tym, co, o czym myśmy już rozmawiali w naszej mm -hmm. poprzedniej rozmowie, że wcześniej, dwa tygodnie przed wyruszeniem na wyprawę na Cape York, przejechaliśmy z psem, wyprawa nazywa się Fordox Australia na Shagę, i tak na Shagę, czyli na skrót, po przekątnej z Perth, drogami takimi outbackowymi, samochodem z napędem na cztery koła, Toyota Hilux, przejechaliśmy do Cairns, no i tam przez kilka dni musieliśmy się lekko przepakować, pieska zostawić, pod dobrą kuratelą. Natomiast złapaliśmy jeszcze drugi samochód i dodatkowych kilku ludzi. Opowiedz nam, jakie Czyli... to samochody były, bo to ciekawe, jak ogromne samochody chyba musiały być, tak? Jak na warunki australijskie, to ten jeden, w którym myśmy jechali, to był nawet taki, bym powiedział, skromny, jeżeli chodzi o, o wymiary, ale także jeżeli chodzi o silnik. Toyota Hilux z napędem na cztery koła. I ten drugi samochód, w którym podróżował, i w tej Toyocie Hilux trzy osoby podróżowały. W kolejnym samochodzie. Toyota Land Cruiser, po australijsku się to nazywa Eight seater czyli ośmiomiejscowy z potężnym silnikiem prawie 5-litrowym, i tam podróżowały, no, różnie, pięć, czasami 5, czasami 6 osób. W sumie było na nas 8 osób na ten Cape York. Tak przyznam szczerze, że na samym początku jak wyjeżdżaliśmy, to mnie towarzyszyło takie lekkie uczucie niepokoju, jeżeli chodzi o pogodę. Reszta spraw byłabym powiedział taka pod kontrolą, bo samochody były już, jeden był sprawdzony, bo przejechał te Ponad 5000 km, a drugi wielokrotnie ukorzystałem z, z przyjemności je, je, jechania z, z Peterem, który, który miał zawsze ten samochód bardzo dobrze przygotowany do trasy i poza tym no, lepszy, mocniejszy. Więc wydawało się, że od tej strony technicznej jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Tu jeszcze muszę zaznaczyć, że obydwa samochody miały swoje przyczepy, takie przyczepy kempingowe, co jest ważne, ale to później. Natomiast pogoda była taka właśnie niezbyt zachęcająca to znaczy było pochmurno, nawet padał deszcz, było chłodno, żeby nie powiedzieć, jak na, właśnie, że jesteśmy już gdzieś tam pomiędzy zwrotnikiem a równikiem, i cały czas pniemy się do góry, to było dosyć chłodno. Nie wiem, czy było może 20 stopni w nocy, temperatura spadała do jakichś 8, 10, 12 stopni. Potem, z upływem czasu, jak przemieszczaliśmy się dalej na północ, już w kierunku top of Cape York, czyli tego miejsca najbardziej na północ wysuniętego w Australii, lądowego miejsca. Chmury zaczęło się przecierać, słońce zaczynało docierać do nas coraz więcej, było coraz cieplej. Gdybym powiedział, była to taka pogoda normalna, której ja bym się spodziewał i inni też w tym miejscu o tej porze, właśnie roku. Zrobiło się ciepło, zrobiło się bardzo, bardzo słonecznie. Po kolei tam realizowaliśmy te cele, zatrzymując się w przepięknych miejscach. Jedno z nich, chyba które najmocniej chyba utkwiło w naszej pamięci, to były takie wodospady Fruit Bed Falls i. Elliot Falls, te, te wodospady przepiękne, ale z ostrzeżeniem, bo tam się oczywiście można było wykąpać, nie tylko na nie popatrzyć. Z krystalicznie czystą wodą, z ostrzeżeniem przy wejściu wokół tych wodospadów, bo jesteśmy w Parku Narodowym, więc to jest jakoś tam objęte okiem rangera, żeby nie wchodzić, żeby uważać, że mogą być potencjalnie krokodyle. I rzeczywiście one w, na całym półwyspie York, dookoła wybrzeża, ale też w głąb, tam gdzie te rzeki są, a rzeka jest pełna na półwyspie York, one, ich obecność jest, jest możliwa. One naprawdę tam mieszkają. Jest ich sporo i trzeba na nie uważać. To, co mnie najbardziej tam zaskoczyło, że przy tych właśnie wejściach, i akurat właśnie przy tym Elliot Falls, były napisy w, też w języku o dziwo niemieckim Achtung o, i, i chyba... niemieckim? A i... to so skąd? Nie mam pewności. Znaczy nas to szczerze ubawiło, bo, bo to ja jestem jeszcze z tego, z tego pokolenia, które, które pamięta parę słów po niemiecku i taki Achtung to się pojawiało gdzieś tam na filmach wojennych. Nas to ubawiło i że to akurat po niemiecku bardziej stosowne byłoby napisanie, nie wiem, po hiszpańsku, no bo część świata mówi w tym języku. Po hiszpańsku nie było ani, ani jednego słowa. Był napis albo po japońsku, albo po chińsku. Myślę, że bardziej chyba to po chińsku było, aczkolwiek nie, nie rozumiem tych znaków japońskich. Po chińsku, pewno. No i oczywiście po angielsku. Natomiast dlaczego po niemiecku? I słyszałem taką historię, nie wiem, czy ona jest adekwatna do, do, do tego, że to zostało właśnie w języku niemieckim tam umieszczone, że dwie turystki parę lat temu zostały pożarte przez niemieckie. Zostały pożarte przez krokodyla. Więc to taka sytuacja tragikomiczna z tym, z tym niemieckim, gdzieś tam w buszu głęboko. Po drodze, tam z tej głównej drogi, którą myśmy jechali, to tam to już naprawdę to był hardcore, żeby tam dojechać. Była droga nieprawdopodobnie wyboista, to jest fragment Old Telegraph Road, tak się nazywa ta droga. Ona po większości po tych różnych cyklonach, szczególnie po Jasper, który chyba w marcu tam nawojował, ona jest potężnie, że tak powiem, wykolejona, zniszczona, więc tylko fragmentami tej drogi można przejechać, ale na nocleg koło tych wspomnianych przeze mnie Elim Falls i Fruitbed Falls nie da się dostać inaczej, tylko trzeba na ten telegraf po prostu wjechać. I tam jest ta droga w stanie bym powiedział fatalnym. Bardzo trudnym do przejechania. Znaczy, samochód tutaj nieterenowy nie ma żadnych szans. O ile na Gravel, na tej głównej, to jakby jechał bardzo wolno, to nie wiem, w miesiąc zajedzie na ten Cape York. O tyle tutaj. Nie miałbym żadnych szans, tym bardziej, że tam jeszcze parę takich krików, y, czyli rzeczek po drodze jest do przejechania, gdzie trzeba samochód zanurzyć, no na dobre pół metra, podejrzewam. Tak to oceniam dzisiaj z perspektywy. I W każdym razie udało nam się, według tej trasy, którą myśmy sobie tam wyznaczyli, dojechać przez te miejsca jak gdyby pośrednie, i po sześciu dniach dojechaliśmy do właśnie tego wymarzonego miejsca, do którego nie tylko my zmierzaliśmy, ale też inni, bo. Ja byłem zaskoczony w ogóle y, tym ruchem na tej drodze na Cape dlatego że było sporo samochodów, ale też motocyklistów, na których trzeba uważać, bo oni się wyłaniają jak muchy gdzieś tam z za pleców i pędzą szybciej niż my jedziemy. Więc, żeby nie potrącić takiego motocyklistę, naprawdę trzeba, trzeba cały czas być mocno skupionym za kierownicą. To nie jest łatwa jazda, bo mamy to corrugation, Musimy mieć auto z napędem na cztery koła. Corrugation, czyli tą taką blachę falistą, którą trzeba pokonać. Te garby na Drodze na Cape York były naprawdę dużej wysokości, czyli ta droga przez dłuższy czas nie była restaurowana, bo zwykle to jest tak, że tam specjalny pług nazywa się Greida, on to przejeżdża i równa te... Tam nie było to robione na pewno od wielu, wielu miesięcy. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, tańczyły tam te cyklony i te same maszyny nie miały jak tam wjechać. Mam tutaj porównanie z tą drogą, którą wcześniej pokonaliśmy na tej wcześniejszej wyprawie, drogą Great Central Road, która wiedzie z Leonory, gdzieś tam pod górę Uluru, to też jest droga bez asfaltu, ale w zupełnie przyzwoitej jakości. Też jest korygation czyli te garby, które nami trzęsą, one są takie bardzo regularne, jak blacha falista, ale mniejszej wielkości i tam na Great Central Road nawet road trainer widzieliśmy i one sobie świetnie z tą drogą też radziły. Nawet może lepiej niż nasze samochody. Natomiast tutaj na, na tej drodze na Cape York naprawdę ta droga jest, to korrigation było, było trudne. Samochody dostawały, że tak powiem, w tyłek. No ale w końcu dojechaliśmy. Dojechaliśmy gdzieś tam do tego top. Można było, że tak powiem, okiem popatrzeć, Tam nie ma oceanu, jakby człowiek się spodziewał, tylko są kolejne wyspy, wszystkie te wyspy, aż po samą Papuę Nową Gwineę, bo stamtąd do Papuły Nowej Gwinei jest zaledwie 120 km, więc to jest bardzo, bardzo blisko. Te wszystkie wyspy, które, które widać i których nie widać, aż po te, które są naprawdę najbliżej Papuły Nowej Gwinei, to są wszystkie wyspy australijskie. Więc ja byłem zaskoczony, bo to wcześniej tak. Więc tych wysp tam jest sporo. Tam mieszkają rdzenni mieszkańcy Australii. To są ludzie wysp Torresa, takich się określa, tak czy nie wysp, tylko ciśnienie Torres Tak, Torres Strait Island People. I y, ich też spotykaliśmy w tych miasteczkach, które nie nieliczne, bo tak naprawdę to są dwa takie miasteczka. To, to w ogóle trudno nazwać miasteczkami. To są raczej osady, wioski, ale posiadające już sklepy i stacje benzynowe. I jedna nazywa się Koen, a druga nazywa się Bamaga. Ta Bamaga jest najdalej na północ wysuniętym właśnie takim, takim dostępem tej cywilizacji w naszym rozumieniu. Zaledwie, nie wiem, może 20-30 km od, od topu, od K Bjork. I tam zresztą w tej Bamadze trafiliśmy na festiwal, festiwal kultury, który miał być przez chyba przez tydzień. On się dopiero zaczynał, a myśmy już musieli wracać, niestety, bo tam samoloty pobukowane i tak dalej. Więc tylko przez chwilę tam zdążyliśmy się, że tak powiem, w to zanurzyć. Miasto pięknie udekorowane malowidłami, właśnie tych ludzi, mieszkających tam, rdzennych mieszkańców tamtych ziem. Oni są zupełnie inni od tych rdzennych mieszkańców Australii, których spotykałem między innymi parę tygodni czy tygodnie wcześniej, w Springs, Czy w czasie swoich poprzednich wypraw, zupełnie inni, zupełnie inni. Czyli świetnie przygotowany ten festiwal. <laughs> Wszystko jest w ich rękach, jest to zadbane, widać, że nad wszystkim panują, jest pełna komunikacja. Tam pytałem o różne rzeczy, bo byłem oczywiście zainteresowany, i prawie, że płakałem, że nie mogłem wziąć w tym udziału. Byłem ciekawy, jak to wygląda właśnie ta sztuka, przedstawianie tej sztuki tańce, bo to temu towarzyszą na pewno też tańce muzyka, ale w tym nie, nie udało się wziąć udziału, bo czasu było za mało, ale to są zupełnie, zupełnie. Moim zdaniem, ci Torres Strait Island people zupełnie inni od tych, którzy mieszkają w okolicach Alice Springs, czy też w innych miejscach w Australii. No ale akurat tych z Alice Springs też najmocniej, jak gdyby, poznałem nie tylko w czasie tego ostatniego pobytu, ale wcześniejszych. W drodze już powrotnej. Tak na samym początku dojechaliśmy, byliśmy szczęśliwi, że, że zrealizowaliśmy cel. I też zatrzymywaliście się, tak? Gdzieś na kempingach. Tak. W odróżnieniu od tej wcześniejszej wyprawy, gdzie spaliśmy w drodze z Perth do Cairns, spaliśmy prawie zawsze na dziko czyli gdzieś tam przy drodze, kilometr wjeżdżaliśmy w jakąś boczną, prawda, taką dróżkę i tam stawialiśmy sobie namiot i było nam dobrze, to tutaj duża część tego półwyspu York jest objęta parkami narodowymi, to tam nie wolno sobie tak podróżować i stawiać namiotów i kempować na dziko, no bo po prostu są to parki narodowe, nie wolno tego robić. Poza tym jest też zagrożenie w tych miejscach, gdzie tam woda gdzieś tam potencjalnie może dochodzić, że mogą być te krokodyle, więc lepiej zatrzymywać się na polach kempingowych i tutaj jest moja taka obserwacja, Sytuacja bardziej ogólna dotycząca właśnie tych pól kempingowych w Australii. Gdzie moim zdaniem zatrzymało się to bardzo mocno w czasie, bo standard, wyposażenie tych pól kempingowych, namiotowych, pamiętam, że 10 lat było tak samo, 20 lat było tak samo, 30 lat, kiedy ja zaczynałem podróżować po Australii, 34 tak naprawdę, był też ten standard. Ale z mojego punktu widzenia to nie jest zarzut. To jest, bym powiedział, to jest bardzo pozytywne. Dlatego, bo w sumie chodzi w takim... nam chyba pewno o jakąś dzikość w tym wszystkim, znaczy taką naturalność, prawda? Żeby nie, no może nie. Yeah. Może, no, żeby nie to było takie jakieś bardzo luksusowe, bo chyba nie o to chodzi. Gdyby to były takie właśnie luksusy, jakie już w tej chwili są w Europie, także i w Polsce na polach kempingowych, to bardzo mocno by to było w kontraście z tą właśnie otaczającą naturą. A tutaj tak naprawdę my nie potrzebujemy wiele, ale też są ceny, że tak powiem, adekwatne, dlatego że ceny na tych kempingach są naprawdę bardzo przyzwoite i też one zatrzymały się w czasie, bo pamiętam, że 20 lat temu, czy 10 lat temu płaciłem podobne kwoty. Czyli od osoby na kempingu od 15 do 20, maksymalnie 25 dolarów. To są bardzo, bardzo przyzwoite ceny. I druga rzecz jeszcze, która. Czyli jest... jednym słowem, jest to jedyna rzecz, która nie wzrosła w cenie w Australii 30 lat. No, moja obserwacja jest szersza, to znaczy, Polska w cenach poszła przez ostatnie półtorej roku, a na pewno od pandemii, czyli może jeszcze trochę więcej, bardzo ceny wzrosły. Tutaj mówię o cenach w restauracjach, ale nie tylko artykułów spożywczych. Przede wszystkim prądu. No, no, różnych rzeczy, no wszystko w Polsce wzrosły te, te ceny i to mocno. Natomiast w Australii jak Teraz korzystałem z tych restauracji takich turystycznych przy właśnie przy roadhouse'ach, czyli miejsce, gdzie jest stacja benzynowa, gdzie jest yy, miejsce, gdzie można coś zjeść, no w zależności jaki to jest duży roadhouse, no więc może to być zwykły hamburger, a może to być po prostu pełne danie, bardzo smaczne, jak na przykład brzyba baramandi, za którą ja przepadam, na którą tam polowałem wielokrotnie, przepyszna, z frytkami i z, i z sałatką i to kosztuje powiedzmy w granicach 18 dolarów, 25 w innym miejscu, więc to są ceny, które są porównywalne absolutnie z tym, co w tej chwili jest w Polsce. Więc nie musiałem się, że tak powiem, szczypać za, za kieszeń, no bo w Polsce zapłaciłbym te, te same pieniądze albo nawet zapłaciłbym nawet drożej za to samo, co dostałem na talerzu w Australii. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.